Siemandero, to znowu ja, wasz ulubiony youtuber i zaczynamy kolejny wyścig, nie wyścig, tylko kolejny odcinek na moim kanale z Forza Horizon 4. Lecimy po kolejny wyścig tym razem, tak, teraz już pasuje. Nocny, uliczny wyścig i teraz sobie go zaliczymy. BMW M5 E60. Nie mogło zabraknąć takiej fury, jeżeli chodzi o jakieś nielegalne wyścigi. Jakieś upalanie takie nocne. Ale no, zjecie mnie za to, jak ona wygląda. Starałem się no jak najbardziej syryjną zachować, ale niestety mamy forzowy spoiler, więc no psuje wszystko ten spoiler. Ale no mamy stokowy silnik. No jest ten ryk tej M5-teczki. Przejechałem wyścig. No i dobra, no i startujemy. No, M5 musi być. Solo. S1900 AWD 8679101018. Uhamowanie. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Kurde. Ta muza. No i to już jest ostatni wyścig, tak jakby z nocnych wyścigów, z tych takich pojedynczych, porozrzucanych po mapie. Po tym odcinku następny odcinek będzie z tego decydującego starcia z nocnych wyścigów. Podzieliłem sobie troszeczkę to na więcej odcinków, bo no, tak jak mówiłem, bardzo fajna sprawa. Te nocne wyścigi, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Jeszcze kurczę, jaka pogoda tutaj. Spadać mi sprzed maski, no nie mogę jechać, kurde, muszę się przepychać. Uhu. Jeszcze trafik naprzeciwko. Dobra. Ludzie, bo zamulacie. Ja pierdziele, nie dohamowałem. Ale mnie zrobił. Kaczka. Więc kaczka jedzie przede mną. Dobra, musimy się teraz napędzić. Jest kawałek prostej. Czy on jedzie? Panamera? Nie, Mercedesik. Kurde, no jak jest M60, to i też powinna być klasa u mnie nawet na odcinku. Jeszcze zdążymy pojeździć. Jeszcze nie koniec wszystkiego. Wyścigu. I mamy to. Także jest M5, zwycięstwo. Jak się ładnie kręci, do 9000. No i gitara. Dobra, patrzcie tu. Mamy wszystko zrobione. Tutaj jest maraton. I mamy tutaj wyścig. I wyścig w mieście. Więc teraz się zrespimy do przedostatniego wyścigu w mieście. I wybierzemy sobie furę. Zaraz coś tam wymyślimy.
miałem jechać na pewno tym z płomieniami, ale też jeszcze sobie tutaj wpadłem na pomysł, żeby pojechać Skyline'em. No jakby kurde nie było, musi być Skyline. Tylko zobaczmy, czy ja w ogóle jakiegoś mam zrobionego. Jest S1900, biały GTR pre-order car. Tu mam fabrykę. Ten Skyline'ik w ogóle nietknięty. No dobra, no to lecimy sobie GTR-kiem. Nie no, piękny sprzęt jest, nie? GTR-ek to GTR-ek. Jakie auto marzenie. Dobra, ucieczka z Holy Road. Lecimy. Ach, i te kurde lampy w tych Skyline'ach, no niesamowite. A jak gada pięknie. Aż przyjemność naciskać, dawkować ten gaz tak, no, no. Ze skręcaniem gorzej. Zaczepiły te barierki, poczekajcie, nie no, cofnę, bo już kurde tak pięknie wszedłem, że mówię, kurde, już się tutaj zaraz przebije. Dobra, musiałem go zmasakrować. Jak fajnie trasa poprowadzona. Ale zobaczcie, kto jest na pierwszym miejscu. Ja pierdyka, mini slek. Ale dowalili teraz. Zrobiłem pięknie slajdem w lewo, slajdem w prawo. No, trzeba uważać, kurde. Jak dodam gazu na zakręcie, to dupsku ucieka. Niby na pewno 4, a jest na sterowny. To jest petarda. Ale ognie, ja pierdykam, na zdjęcie to by się przydało. Na miniaturę. Tymi flarami te ognie. No, mega przyjemność był ten wyścig, jechać tym autem. Pyk. I mamy to. No dobra, podliczamy, szybka akcja. Zobaczmy, co nam tu wypadnie. T-shircik. No dobra. Zdarza się. Ach! Mamy nockę, idealnie wygląda to auto w nocy z tymi lampami. Jest kurwa wysoko. Dobra, ostatni wyścig uliczny. Cyk. Respimy się i lecimy. Jakimś autem. A, ten z płomieniami mówiłem, że pojedziemy. Dobra, no to jedziemy. On będzie wolniejszy, on jest chyba w klasie A800, o ile pamiętam. Solo. Solo, solo. Tak, w A800. No to będzie ciężko znowu się przesiąść z tych... No, fajnie jadących i hamujących aut do takiego kurde Amerykańca, który w ogóle nie skręca, no ale dobra, no liczy się fan, tak? Fajne jest to malowanie na tej supernowej, fajnie to wygląda, ten garb na masce, tak typowo amerykańsko, nie? A, pojawiły się ognie. Dobrze, idzie. Zobaczcie, klasa 800. Jak wszystkich tutaj dojeżdżamy.
Ale ze skręcaniem jest najgorzej w tym aucie. Iskry się sypią, no dobra, zjedź mi z drogi. No nie, jeszcze mnie odbiło, kurde, od niego na lewo. Dobra, nie cofam czasu, próbujemy to naprawić. Fajnie pracuje, co? Ham, ham. Ja pierdziele, nie no, tutaj to już muszę cofnąć. Widziałem tego trafika, ale powiem wam szczerze, że myślałem, że wejdę od wewnętrznej tutaj w ten zakręt przed trafikiem, ale on w ogóle nie skręcił. Nie chciał dokręcić tak ciasno. Normalnie bym niego nie przyzwonił. No dobra, nadrobiliśmy, lecimy. W dosłownym tego słowa znaczeniu w sumie akurat się skleiło z tym, co mówiłem. Aj, muszę dohamować. No widzicie, on strasznie wychodzi na zewnątrz z zakrętu. Ciężko się nim składa. Ale nie śpią, kurde, zobaczcie, jak mi tu dojeżdża tą tetetkę. Nie wierzę, no kurde, tak masakrycznie dokręca te zakręty. Bardzo dobre auto, ogólnie V800, ale no... To trzeba brać pod uwagę te zakręty, no bardzo dobrze trzeba się z nim składać i dohamować. Przyspiesza, fajnie. Od razu lecimy. A i to malowanie, zobaczcie. Tiri tiri ti. No i dobra, Ariola do nas nic nie gada, że zaliczyliśmy wszystkie wyścigi. A jeszcze nie gada, to zaliczymy ten decydujący, to zacznie gadać. No dobra, tylko się upewniam, wszystko, mamy wszystko, dobra. Czyli został maraton. Oh yeah. Posłuchajmy tej fury. Kurde, no zobaczcie ten widok, jak taka fura siedzi. Zarąbista sprawa. O, na kierownicy to już w ogóle, kurde, żeby skręcić nim. Co robić strefy pomiarowej w klasie A800, ale mówię, dobra, już przejadę, zanim zakończę ten odcinek. No, nawet na dwie gałaski się udało. Poczko. To by było na tyle i zapraszam na kolejny odcinek decydującego starcia, a później wam pokażę, jeszcze teraz w sumie wam pokażę. No zostaną nam zawody drag stripowe, czyli dragowe wyścigi na ćwierć mili. Mam tu jeden zrobiony, ale go podejrzewam, że możliwe, że zrobimy sobie jeszcze raz. I odkrył mi się taki najdłuższy na plaży. Nie wiem, czy gdzieś jeszcze tutaj są jakieś zawody. O, tu jest też. Będzie raz, dwa i trzy. No i w sumie nie mam więcej. Podejrzewam, że mi się odkryją.
Bo jeszcze nie mam też takiego decydującego chyba, nie? Będzie w ogóle w zawodach dragowych? Piszcie w komentarzu, a ja kończę. Strzałeczka i do następnego. Cześć.